Siema, hej os. Niedzielna jazda raptorem po mieście. Kupiłem go od Tomka. Zastanawię się jeszcze, co z nim zrobić. Czy zostawię sobie MTK, czy zostawię sobie Tom 700. Łukasz podpowiada mi, że lepiej zostawić MT07, bo lepiej się jeździ na... lepiej się wyrywa na koło. Jest po prostu mocniejsze. Przyjemność mi chodzi po głowie. Smacznego! Na koło to muszę być zupełnie z tyłu. Ale skubany nie skręca. Wszystko jest normalnie pod kontrolą. To chyba przez tą szeroką ośkę. Nie no, pewnie. Fajnie by było mieć dwa kłady, no ale no nie można mieć dwóch. Muszę coś po prostu wybrać.
coś muszę wybrać. No powiem wam, że ten mój MTEK, no to staje to od razu dęba, nawet z trójki stanie. Tutaj ten z dwójki, no mówię, trzeba się mocno, ja muszę mocno do tyłu i to jest, widzicie, strzał ze sprzęgła. Jeszcze muszę go wyrwać, no ale do pionu tak nie staje, no nie staje tak jak MTEK. I tutaj Łukasz może, znaczy na pewno ma rację, nie może, że lepiej zostawić MTK-a, chociaż on w swoim Raptorze, zaraz mam tu urywek, puszczę jak wyrywa na koło. To no twierdzi, że sam będzie chciał coś z innym silnikiem właśnie do jazdy na ośce. Muszę go posłuchać, ale chłopak kurde szybko, muszę wam powiedzieć, ogarnął to wszystko, przełamał ten strach. No tutaj ta pozycjon do wyrywania na to koło jest po prostu, no chociaż, no niby się wydaje, że tak jak, o tak, to jest ok, a teraz wyrwać, no próbowałem tak parę razy i coś tam się udawało, jak miałem te duże kółka z tyłu. No nie wiem, tu coś pokombinowane jest, że to trochę ta, ja tak nie miałem, tu coś jest, ta czasza trochę inna. W oryginale to tak wszystko ładnie jest tak umieszczone, a tutaj to gdzieś jest ten, ta kontrolka jest bardzo nisko. Albo wziąć i kurczę przełożyć z tego Raptora to Mośka. To by wcale głupie nie było. No. No ośka to jest kozacka. Co to tam? Chwila, moment i przełożona. Kto wie, czy tak nie zrobię. No nie wiem, no mam tydzień czasu na zastanowienie się jeszcze. Ale mi się wydaje, że raczej ten M tak, bo i traskę jakąś sobie zrobię, tak? I potrenuję na tym, na ośce. No mówię, tydzień czasu mam na zastanowienie. Żeby on chociaż tak szedł na koło, jak ten mój poprzedni oryginał. Tamten UON. Wyrywał.
Nie wiem, nie pamiętam czy z trójki, ale nie było żadnego problemu. Nic nie musiałem się przesuwać do tyłu. A jest w sumie to samo, można powiedzieć.